Dzień dobry, nazywam się Marcin Wołek, reprezentuję Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i dzisiaj będę chciał Państwu przedstawić krótki wykład pod tytułem Elektromobilność w publicznym transporcie zbiorowym – wprowadzenie. Jak tytuł wskazuje, nie będzie to rozległy wykład przechodzący przez wszystkie obszary transportu. Skupimy się na wybranych zagadnieniach, dzięki którym uchwycą, mam nadzieję, Państwo specyfikę dość nowego zagadnienia, choć bardzo popularnego, jakim jest elektromobilność. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem wcześniej, skupimy się na wybranych aspektach elektromobilności. Gdy popatrzymy na transport zbiorowy, to taka klasyfikacja z perspektywy naszego dzisiejszego wykładu może być poprowadzona w kwestii zależności od sieci trakcyjnej i mamy systemy, które są w pełni zależne od sieci trakcyjnej, czy zasadniczo zależne od sieci trakcyjnej, takie jak transport kolejowy, metro czy transport tramwajowy, a także do niedawna transport trolejbusowy, chociaż zdarza się już obecnie, że trolejbus wyposażony w baterię akumulatorową wyjeżdża poza sieć trakcyjną. Mamy również podsystem transportu zbiorowego, który jest niezależny od sieci trakcyjnej. Jest to transport autobusowy i to dzisiaj na nim zasadniczo skupia się uwaga wszystkich, nie tylko w Polsce, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na świecie, bo jest on obszarem bardzo interesujących działań i innowacji w zakresie elektryfikacji. Gdybyśmy mieli spojrzeć na pewne kwestie dotyczące rozwoju miasta, to zobaczymy, że działalność transportowa od zawsze kształtowała przestrzeń miast i zawsze wpływała na życie ich mieszkańców. Skala rozwoju miast przed rewolucją przemysłową ograniczona była perspektywą mieszkańca poruszającego się pieszo. W najlepszym przypadku, poruszając się pieszo, idąc, pokonujemy około 100 metrów na minutę, co daje nam maksymalnie 6 km w płaskim, dobrze przygotowanym do chodzenia pieszo terenie. Dopiero rozwój transportu zmechanizowanego umożliwił nam rozwój przestrzenny miast i jednak skomplikował relacje miasta z jego otoczeniem. Przejawem tych skomplikowanych relacji jest zjawisko suburbanizacji, rozlewania się miast, która przyczynia się do wzrostu zużycia energii i emisji. W Polsce obserwujemy ten proces, przebiegał i przebiegał nadal bardzo dynamicznie. Mieszkańcy przeprowadzają się na przedmieścia, na tereny dotychczas o charakterze często rolniczym, natomiast chcą dalej korzystać z infrastruktury i usług, które znajdują się w mieście. W jaki sposób? No w taki, że dojeżdżają i to często gospodarstwo domowe posiada dwa lub więcej samochodów osobowych. Chciałem Państwu pokazać na tym schemacie, że samochód charakteryzuje bardzo niska przestrzenna efektywność przemieszczania się w mieście. To jest akurat slajd zapożyczony z planu zrównoważonej mobilności miejskiej ze szwedzkiego miasta Malmö. Jak widać, przez określony przekrój korytarza transportowego w ciągu godziny może przejść aż 17 tysięcy pieszych. Podobnie może przejechać szynowym transportem zbiorowym w postaci tramwaju o wyższej przepustowości podobna liczba pasażerów. Dwukrotnie niższą przepustowością czy efektywnością przestrzenną wyróżnia się transport autobusowy, jeszcze niższą transport rowerowy, no i oczywiście najniższą samochód osobowy. Oczywiście tutaj w grę wchodzą dodatkowe zmienne, takie jak przeciętna prędkość czy też napełnienie samochodu. Jakichkolwiek byśmy użyli założeń, samochód będzie zawsze najmniej efektywnym środkiem transportu, który wykorzystujemy w mieście. Należy też oczywiście pamiętać, że rozwój transportu uczynił miasto bardziej dostępnym. W niektórych przypadkach infrastruktura transportowa w istotny sposób kształtuje wizerunek miasta.
takie jak most Golden Gate w San Francisco albo port lotniczy Changi w Singapurze. Niezaprzeczalnie pozytywnym konsekwencjom rozwoju transportu towarzyszą jednak skutki negatywne, do których zaliczamy straty czasu na skutek zatorów na drodze, wzrost zanieczyszczenia powietrza, emisji hałasu, wzrost konsumpcji energii, wypadki komunikacyjne, a także zajętość terenów, które można byłoby wykorzystać w inny sposób niż na parkingi czy drogi. Jednym z najbardziej dolegliwych skutków rozwoju transportu jest wzrost emisji pochodzących z procesów spalania paliw kopalnych, choć mało zauważalnym na co dzień właśnie jest zajętość terenu niezbędnego dla transportu w mieście. Transport drogowy obok sektora komunalno-bytowego i działalności przemysłowej jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń lokalnych w miastach. Emisja związana z ruchem pojazdów i spalaniem paliw, tak zwana emisja liniowa, dotyczy obszarów bezpośrednio sąsiadujących z drogami o wysokim natężeniu ruchu. Ale zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pyłów zawieszonych w powietrzu powstają też w wyniku ścierania się opon, nawierzchni dróg, hamulców. Tlenki azotu są konsekwencją procesów zachodzących związanych ze spalaniem paliwa. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania Zarządzania Emisjami, przykładowo transport drogowy w aglomeracji warszawskiej odpowiadał za około 43% emisji tlenków azotu, a także za 1/5 emisji pyłów zawieszonych PM10, PM2,5. Ten problem zanieczyszczeń lokalnych wynika z dominacji podróży samochodem osobowym. W Polsce w wielu miastach od lat odnotowujemy wysoką dynamikę wzrostu wartości tak zwanego wskaźnika motoryzacji, który mierzymy liczbą samochodów osobowych przeliczoną na 1000 mieszkańców. W 2018 roku ta wartość przeciętnie dla Polski wynosiła już 610 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców, a wartości tego wskaźnika dla największych miast w Polsce były jeszcze wyższe. W Warszawie, Sopocie, Katowicach czy Poznaniu przekraczały 700 samochodów na 1000 mieszkańców. Te dane potwierdzają, że posiadanie samochodu osobowego jest już trwałym elementem kultury mobilności polskich obywateli. A pandemia COVID spowodowała utrwalenie naszej zależności od samochodu osobowego. W związku z tym pojawiają się rozwiązania zarówno w sferze regulacji, organizacji, realizacji usług transportowych, które mają na celu zmniejszenie poziomu emisji, co w dłuższym okresie przyczyni się do poprawy jakości życia w miastach. I tutaj dotykamy naszego pierwszego zagadnienia, mianowicie transportu niskoemisyjnego, który jest obecnie intensywnie rozwijany we wszystkich wiodących jednostkach naukowych, przemysłowych na całym świecie. Ten intensywny rozwój spowodowany jest poszukiwaniem rozwiązania, które okaże się najlepiej dopasowane do wymagań odbiorców, technologii oraz jej producentów. Przyspieszenie rozwoju elektromobilności nastąpiło w wyniku wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. W 2019 opublikowała ona komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii, której ambitnym celem jest osiągnięcie przez Unię do 2050 roku neutralności klimatycznej. Na czym polega neutralność klimatyczna? Polega na maksymalnym ograniczeniu emisji w przemyśle, transporcie, energetyce oraz zrównoważenie tych emisji, których ograniczyć się nie udało, poprzez zwiększenie jej pochłaniania. Na przykład dzięki sadzeniu drzew. Bezpieczna i oparta na sieci mobilność jest jednym z kilku najważniejszych filarów w dążeniu do gospodarki neutralnej dla klimatu. Coraz więcej państw członkowskich Unii, takich jak Dania, Irlandia, Holandia, Słowenia i Szwecja, ogłasza plany wprowadzenia zakazu sprzedaży samochodów napędzanych paliwami kopalnymi już od 2030 roku. Kraj, co prawda nie należący do Unii Europejskiej, ale dość nam bliski, mianowicie Norwegia, wyznaczyła najbardziej ambitny cel ze wszystkich, wymagając, aby wszystkie sprzedawane nowe samochody osobowe i lekkie samochody dostawcze były zeroemisyjne już w 2025 roku.
Rozwój elektromobilności jest jednym też z projektów strategicznych przewidzianych w dokumencie Polska, Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. W działaniach nakierowanych na poprawę jakości powietrza założono rozwój transportu niskoemisyjnego, w szczególności dążenie do zeroemisyjnej komunikacji publicznej do 2030 roku w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Elektromobilność jednak znajduje się na wciąż dość wczesnym etapie rozwoju, a tradycyjne segmenty transportu drogowego, mówimy tu o pojazdach spalinowych, wciąż mają mocną pozycję na rynku. Niezależnie od obecnej silnej pozycji producentów samochodów w Unii Europejskiej na świecie i wsparcia ze strony rządów wprowadzonych w celu uzdrowienia sektora w trakcie pandemii COVID-19, branża motoryzacyjna w Unii stoi w obliczu trzech zasadniczych wyzwań, którymi są właśnie rosnący nacisk Komisji Europejskiej na wdrażanie rozwiązań proekologicznych, digitalizacja, jednak rosnąca konkurencja globalna. Podobna ocena sytuacji przebija się z raportów rocznych wiodących producentów samochodów na świecie. Przykładowo Ford wieszczy nadejście nowej ery transportu definiowanej przez pojazdy elektryczne, połączone i autonomiczne. To cytat z raportu rocznego Forda za ubiegły rok. A więc trzeba pamiętać, że elektromobilność jest tylko jednym z trendów, ale nie jedynym, które wpływają bardzo mocno na zmiany w branży motoryzacyjnej. Ta branża motoryzacyjna dla gospodarki Unii Europejskiej jest bardzo istotna. W 2019 roku kraje unijne wyeksportowały około 5,5 miliona samochodów osobowych o wartości około 124 miliardów euro i z dodatnim bilansem handlowym wynoszącym około 74 miliardy euro. Około 6% całkowitego zatrudnienia w Unii Europejskiej związane jest z motoryzacją. Obroty sektora stanowią ponad 7% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej, a więc mówimy o naprawdę istotnym elemencie gospodarki unijnej. Co więcej, sektor motoryzacyjny jest największym prywatnym inwestorem w badania i rozwój. Rocznie inwestuje w tą działalność około 62 miliardy euro. Z szerszej perspektywy całej Unii Europejskiej elektryfikacja, inteligentna i współdzielona mobilność stanowią duży krok w kierunku równoważenia środowiskowego i efektywnego transportu, który będzie umożliwiony w znacznym stopniu przez rewolucję cyfrową. Należy też pamiętać o przemianach na rynku pracy i łańcuchów dostaw w przypadku przechodzenia produkcji z pojazdów spalinowych na elektryczne. Gdy położymy na bok produkcję ogniw akumulatorowych, a więc można powiedzieć w uproszczeniu baterii, całkowita liczba roboczogodzin potrzebnych na wykonanie podzespołów składających się na samochód elektryczny jest o 15 do 30% niższa w przypadku pojazdów z silnikiem elektrycznym. Układ napędowy silnika spalinowego składa się z około 12 tysięcy komponentów, podczas gdy w przypadku pojazdów elektrycznych jest ich zaledwie kilkaset. A więc popularyzacja samochodów elektrycznych i wzrost skali ich produkcji kosztem tradycyjnych samochodów z silnikiem o napędzie spalinowym skutkować może poważnymi zmianami na rynku pracy. Elektromobilność w przypadku samochodów osobowych jest więc bardzo złożonym zagadnieniem. Niemniej jednak, dzięki stałemu wsparciu rządów i wiodących producentów samochodów w obliczu kryzysu COVID-19, globalny udział w rynku zelektryfikowanych samochodów, SUV-ów i innych lekkich pojazdów stopniowo rośnie. 12% w 2020 roku, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych samochodów w Unii Europejskiej. A więc można powiedzieć, że więcej niż co dziesiąty samochód osobowy sprzedany w 2020 roku był ładowany elektrycznie. Należy jednak pamiętać, że nawet rosnący dynamicznie udział tak zwanych elektryków w liczbie sprzedanych nowych pojazdów nie przełoży się na szybki wzrost udziału pojazdów elektrycznych w ogóle, gdyż całkowity zasób pojazdów w użyciu będzie się zmieniał znacznie wolniej. Ponadto część samochodów z silnikiem, na przykład diesla w Europie Zachodniej, po kilku latach eksploatacji przewędruje do Europy Wschodniej, a następnie na kolejny etap swojego życia do Afryki lub do Azji. Zatem ich cykl życia będzie znacznie dłuższy niż kilka lat,
co wydłuży z kolei osiągnięcie wysokiego udziału pojazdów elektrycznych na świecie, a emisje, jakkolwiek by patrzeć, mają charakter globalny. W krajach Unii Europejskiej obserwujemy duże zróżnicowanie pod względem udziału samochodów elektrycznych hybrydowych w łącznej liczbie samochodów osobowych. Największy udział elektryki hybrydy mają w Szwecji, sięgając 3% wszystkich samochodów osobowych według stanu na wrzesień 2020. Podobny udział osiągnęły również w krajach takich jak chociażby Holandia. I tutaj chciałem Państwu pokazać mapę, z której właśnie wynika ten udział. Tak jak mówiłem, jest to stan na wrzesień 2020 roku. Niemniej jednak łatwo można zauważyć kraje wiodące, tak jak mówiłem, Szwecja, Holandia, a kraje, które zbliżają się do albo przekroczyły już 1% udziału, to chociażby Belgia, Luksemburg, Portugalia, Austria, Finlandia. Patrząc również na Niemcy, przepraszam, Danię jeszcze ponad 1,5%. Patrząc na Niemcy, mówimy tutaj o za chwilę 1% na największym rynku motoryzacyjnym w Unii Europejskiej. A więc widać, że to ten zakres elektryfikacji jest bardzo zróżnicowany i widać niestety Polska ma w tej kategorii pojazdów jeszcze bardzo, bardzo wiele do nadrobienia. Należy też wziąć pod uwagę, że elektromobilność to nie tylko same pojazdy, ale również infrastruktura niezbędna do ich ładowania oraz kluczowy element, bateria, akumulator. Dlatego też wyzwaniem dla rozwoju indywidualnej elektromobilności jest stworzenie gęstej sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Pomimo niewątpliwych sukcesów, takich jak wymuszenie wspólnego unijnego standardu wtyczek, poprawa dostępu do różnych sieci ładowania, nadal istnieją przeszkody w podróżowaniu po Unii Europejskiej pojazdami elektrycznymi. A więc dostępność stacji ładowania różni się w poszczególnych krajach. Systemy płatności nie są zharmonizowane, a informacja dla użytkowników jest daleka od optymalnej. Unia Europejska jest nadal daleka od osiągnięcia celu wyznaczonego w ramach Zielonego Ładu, to jest stworzenia 1 miliona punktów ładowania do 2025 roku. Co oznacza tak duży wzrost liczby samochodów elektrycznych dla sieci dystrybucyjnej? Przykładowo w USA szacuje się, że potrzebnych będzie około 100 milionów punktów ładowania, by podtrzymać dynamikę rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Przełoży się to na dodatkowe inwestycje w sieć w wysokości około $1100 w przeliczeniu na każdy sprzedany samochód elektryczny, co sumarycznie zamyka się kwotą $25 miliardów, która jest niezbędna na stworzenie tej sieci. Ale szanowni Państwo, trzeba też wrócić pamięcią do początków motoryzacji opartej na paliwach kopalnych i pierwsze zakupy posiadacze samochodów osobowych z silnikiem spalinowym, pierwsze zakupy paliwa dokonywali w aptekach. A więc nieuchronny jest pewien czas, który potrzebny jest na zbudowanie systemu dystrybucji energii niezbędnej na rozwój elektromobilności. I po tym przydługim wstępie omówieniu pokrótce elektromobilności w transporcie indywidualnym przechodzimy do publicznego transportu zbiorowego, który dzisiaj jest podstawowym segmentem rynku elektromobilności. Pod koniec 2020 roku w eksploatacji znajdowało się na świecie około 600 tysięcy autobusów elektrycznych. Należy oczywiście pamiętać, że znakomita większość z nich przypadała na Chiny, które były pierwszym nie tylko krajem, w którym rozpoczęto rewolucję elektryczną, ale które bardzo mocno postawiły na umasowienie elektromobilności w drogowym transporcie autobusowym. Szacunki wskazują, że do 2040 roku autobusy elektryczne stanowić będą 2/3 wszystkich autobusów i tutaj już będą nadganiały Europa, Ameryka i pozostała część Azji. De facto elektromobilność od dawna jest ważnym trendem na rynku transportu zbiorowego. Przecież, szanowni Państwo, od praktycznie 140 lat funkcjonują systemy transportu zbiorowego oparte o energię elektryczną.
chociażby takie jak metro, kolej, czy tramwaj i trolejbus. Oczywiście tutaj nie będziemy się nimi zajmowali, ale szybciutko mogę pokazać właśnie ten slajd. Tak jak mówiłem wcześniej, my dzisiaj będziemy zajmowali się transportem autobusowym i troszeczkę dotkniemy transportu trolejbusowego. Trakcja elektryczna przez lata była efektywnym ekonomicznie i eksploatacyjnie rozwiązaniem w transporcie miejskim. Ona już wiele lat temu charakteryzowała się dojrzałością technologiczną, dużą podatnością na innowacje. Charakteryzuje się dużą różnorodnością stosowanych rozwiązań i możliwością wykorzystania praktycznie każdego środka transportu miejskiego. Wspomniałem o metrze, o kolei miejskiej, podmiejskiej, tramwaju, trolejbusie, elektrobusie, częściowo autobusie hybrydowym. De facto emisyjność pojazdów zasilanych energią elektryczną zależy od rodzaju wytwarzanej energii. Na miejscu nie mamy emisji. To jest bardzo duża zaleta pojazdów napędzanych energią elektryczną. W przypadku niektórych miast udział energii odnawialnej w transporcie o trakcji elektrycznej przekracza 90%. Na przykład transport trolejbusowy w Salzburgu, w Austrii czy Eberswalde, Izolingen w Niemczech. Już dzisiaj można powiedzieć, że zaczyna osiągać 100% udziału energii odnawialnej w konsumpcji energii na cele trakcyjne. Zaletą energii elektrycznej jest jej uniwersalność. Możemy wytworzyć ją praktycznie z każdego dostępnego źródła energii, zarówno paliw kopalnych, jak i odnawialnych źródeł energii. Transport publiczny ma oczywiście znacznie mniejszy udział w emisjach w mieście. Jego elektryfikacja stanowi jednak zasadniczy pierwszy krok w przekształcaniu całego systemu, który obejmuje zarówno tabor, a więc ten element, który widzimy na pierwszy rzut oka, infrastrukturę ładowania oraz wytwarzanie i magazynowanie bezemisyjnej energii elektrycznej. I dzisiaj w tym wytwarzaniu i magazynowaniu bezemisyjnej energii elektrycznej dzieje się najwięcej innowacji. Nowym trendem w publicznym transporcie zbiorowym jest więc właśnie elektromobilność w transporcie drogowym, a więc napędzania pojazdów poruszających się po drodze. Choć tutaj funkcjonuje też rozwiązanie, które w zakresie elektromobilności działa od 140 lat praktycznie, mianowicie trolejbus. Do niedawna był on pojazdem w pełni zależnym od sieci trakcyjnej, jednak wzrost znaczenia kwestii środowiskowych w politykach wszystkich szczebli, a także postęp technologiczny w dziedzinie magazynowania energii elektrycznej stworzyły lukę transformacyjną dla transportu trolejbusowego. Obecnie trolejbus wykorzystywany jest w około 280 miastach na świecie, będąc najbardziej niezawodnym, gotowym do wykorzystania środkiem drogowego transportu zbiorowego napędzanego energią elektryczną. W Polsce funkcjonują trzy systemy trolejbusowe, mianowicie w Lublinie, Gdyni, Sopocie oraz Tychach. Mówię trzy, bo jeden system obsługuje Gdynię i Sopot. Bardzo często pojawia się kategoria w dyskusjach o elektromobilności, pojawia się kategoria pojazdu zeroemisyjnego. Polska ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych definiuje autobus zeroemisyjny jako pojazd wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych oraz wspomniany już wcześniej trolejbus. Na marginesie naszej dyskusji o elektromobilności można powiedzieć, że w ostatnich latach Polska stała się największym producentem, eksporterem autobusów w Unii Europejskiej. W Polsce zlokalizowane są fabryki większości wiodących europejskich producentów taboru autobusowego i wartość łączna eksportu wszystkich autobusów z Polski w 2020 roku sięgnęła 1 300 000 000 euro. W 2020 roku Polska wysunęła się na czoło, jeśli chodzi o eksport autobusów elektrycznych.
Oczywiście związane jest to z funkcjonowaniem firmy Solaris, firmy polskiej, która w 2018 roku została przejęta przez hiszpańską grupę CAF. I według danych za 2020 rok w Europie Solaris jest największym producentem autobusów elektrycznych. Solaris był też pierwszą firmą w Unii Europejskiej, która dostarczyła na rynek seryjnie wyprodukowany autobus elektryczny. Prawdopodobnie dzięki temu, że na przełomie lat 90. 2000 podjęła odważną decyzję, by rozpocząć produkcję trolejbusów. Doświadczenia z produkcji ponad 1000 tych pojazdów zaprocentowały przy projektowaniu i budowie autobusów elektrycznych. W Polsce w 2020 roku autobusy elektryczne stanowiły już ponad 1/4 wszystkich nowych pojazdów dostarczonych na rynek. Natomiast sercem każdego autobusu elektrycznego jest bateria. Akumulator stanowi kluczowy element systemu elektromobilności. Dobór akumulatora wymaga uwzględnienia pełnionej funkcji, specyfiki wymagań oraz zapewnienia jak najdłuższej bezproblemowej eksploatacji. Baterie wyodrębniamy jako oddzielny element systemu elektromobilności, gdyż po pierwsze determinują zasięg pojazdu, a tym samym ocenę użyteczności jego przez nabywcę. Baterie charakteryzuje krótszy cykl życia niż samego pojazdu. W zależności od typu baterii może być to okres od 5 do 15 lat. Typowy okres eksploatacji autobusu szacuje się na 10 do 15 lat, chociaż przykład trolejbusu pierwszego zresztą dostarczonego przez firmę Solaris na rynek w Gdyni wskazuje, że pojazd ten doskonale sobie radzi nawet po 20 latach eksploatacji. I trzeba też pamiętać, że baterie są drogie i choć koszt wytworzenia baterii spada właściwie rokrocznie, to wciąż odpowiadać mogą one nawet za 1/4 do 1/3 kosztu zakupu całego autobusu elektrycznego. No i w końcu powstaje problem ich utylizacji bądź ponownego wykorzystania po zakończeniu eksploatacji w autobusie elektrycznym. A więc bateria z jednej strony chcielibyśmy, by była najlepsza, najbardziej niezawodna, natomiast trzeba pamiętać, że koszt baterii szacuje się wynosi około $150 za kilowatogodzinę jej pojemności, choć 10 lat temu był on 3 razy wyższy. Ten koszt związany z baterią jest niezwykle istotny, bo z punktu widzenia codziennej eksploatacji zasięgu autobusu istotna jest pojemność baterii, którą w tym przypadku wyrażamy w kilowatogodzinach. Dla przykładu standardowy 12-metrowy autobus zużywa około 1 kWh na każdy przejechany kilometr. A czy można więc łatwo policzyć, aby więc mógł bez ładowania przejechać w ciągu dnia około 250 km, co jest oznaką dość intensywnej eksploatacji autobusu w ciągu dnia, potrzebuje baterii o pojemności około 250 kWh. Niestety tak nie jest. Po pierwsze, nie należy baterii rozładowywać do końca. Po drugie, w autobusie funkcjonują inne podsystemy, które wymagają zasilania. Najbardziej energochłonne to ogrzewanie, klimatyzacja, które odpowiednio zimą lub latem zużywać mogą więcej energii elektrycznej niż sama jazda. Oczywiście stosowane są rozwiązania, w których autobus elektryczny napędzany jest silnikiem elektrycznym, a ogrzewany jest generatorem diesla. Ale nie jest to rozwiązanie przyjazne środowisku, a ostatnie medialne doniesienia o tego typu rozwiązaniach stosowanych w Polsce wzbudziły dość szeroką dyskusję na ten temat, pokazały jednoznacznie, co opinia publiczna myśli o takich mieszanych rozwiązaniach. Warto też pamiętać, że radykalny wzrost zapotrzebowania na baterie, zarówno w transporcie publicznym, jak i indywidualnym, rodzi ogromny apetyt na lit, kobalt, nikiel oraz metale ziem rzadkich. Minerały te zlokalizowane są często w krajach o niskiej stabilności politycznej, w której nawet praca niewolnicza, wykorzystywanie dzieci w warunkach urągających godności i bezpieczeństwu są powszechne. Na przykład Demokratyczna Republika Konga, która odpowiada za ponad 2/3 wydobycia kobaltu.
Zawartość kobaltu w typowej baterii litowo-jonowej wykorzystywanej w samochodach osobowych może sięgać nawet 10 kg. Oczywiście trwa wyścig naukowców w opracowaniu coraz to bardziej wydajnych akumulatorów, których konstrukcja oparta byłaby o bardziej powszechne, o łatwiej dostępne komponenty i minerały. Ja chciałem Państwu pokazać jeszcze jeden wykres, który który pokazuje wydobycie kobaltu w 2019 roku według kraju pochodzenia. Tak jak mówiłem, ponad 2/3 wydobycia kobaltu przypada na Kongo, a następnie już mamy duże rozproszenie pomiędzy takie kraje jak Rosja, Australia, Filipiny, Kuba, Madagaskar i w niewielkim zakresie Kanada, Papua Nowa Gwinea czy Chiny. A więc proszę zobaczyć, że warto byłoby troszeczkę, choćby ze względów humanitarnych, uniezależnić się od tego wydobycia, które tak mocno skupia się na kraju, który od wielu lat jest areną straszliwych zdarzeń, ludobójstwa i właściwie spełnia wszystkie parametry państwa upadłego. Jeśli chodzi o kwestie ładowania pojazdów elektrycznych, to należy pamiętać, że w przypadku drogowych pojazdów transportu publicznego istnieje możliwość wyboru różnych systemów ładowania. Możemy ładować pojazd za pomocą tradycyjnego złącza wtykowego, możemy ładować pojazd za pomocą pantografu, odbieraków trolejbusowych i pętli indukcyjnych. Te ostatnie są praktycznie bardzo rzadko stosowane. Kilka lat temu wydawało się, że będą dość ciekawym rozwiązaniem. Natomiast dzisiaj najbardziej powszechne w przypadku ładowania autobusów elektrycznych są pantografy, następnie tradycyjne złącza wtykowe, no i w przypadku oczywiście trolejbusów odbieraki trolejbusowe. Systemem zapewniającym największą moc ładowania, ale generującym wysokie koszty budowy stacji ładowania, jest pantograf z zasilaniem czteroprzewodowym. Ten system pozwala na efektywną eksploatację autobusu elektrycznego z dość krótkimi czasami postoju na przystankach autobusowych. I tutaj chciałem Państwu pokazać takie przykłady, jeśli chodzi o ładowania. Różne systemy ładowania. Tu mamy elektrobus ładowany za pomocą pantografu na pętli w Radomiu. Istnieje tutaj dość krótki czas ładowania, ładowarka dużej mocy i takie rozwiązania, tak zwane po angielsku, właściwie rozwiązania, które są oparte o ładowarkę dużej mocy, są dość powszechnie stosowane. Oczywiście pojawia się pytanie, czy w godzinach szczytu, w warunkach zakłóceń rozkładu jazdy nie utworzy się, mówiąc obrazowo, kolejka do takiego pantografu. Mamy też przykład elektrobusu ładowanego za pomocą złącza wtykowego. Tutaj mamy znacznie dłuższy czas wymagany do naładowania autobusu elektrycznego. Ładowarka jest ładowarką o znacznie niższej mocy. To jest stosowanie, które stosuje się najczęściej na zajezdniach autobusowych i wtedy taki pojazd ładuje się przez całą noc. Jest to rozwiązanie bardzo, że tak powiem, zdrowe dla samej baterii. I w języku angielskim nazywa się tak zwany, jest to tak zwany overnight charging. Mamy też właśnie jeszcze w przypadku ładowania pantografowego, może być to też pantograf zabudowany na pojeździe, co z jednej strony powoduje, że mamy wyższy koszt samego pojazdu, ale wyższą elastyczność, jeśli chodzi o ładowanie. No i możemy też mieć elektrobus ładowany za pomocą pantografu odwróconego, który z kolei wysuwa się z ładowarki. Wtedy na pojeździe nie ma tego urządzenia i mamy troszeczkę niższy poziom komplikacji
technicznej tego pojazdu. Może być też elektrobus ładowany za pomocą pantografu w systemie dwuprzewodowym, a więc takim tramwajowym, chociaż jest to rozwiązanie bardzo, bardzo rzadko spotykane. No i w końcu mamy trolejbus ładowany z sieci podczas jazdy. Rozwiązanie bardzo stare, ale sprawdzone, dobrze funkcjonujące w krajach europejskich, azjatyckich i części Ameryki Północnej. Co więcej, wyposażenie trolejbusu w baterię o niewielkiej pojemności pozwala mu na wyjeżdżanie poza sieć trakcyjną i z powrotem ładowanie się. Jest to tak zwany system IMC, czyli In-Motion Charging. Proszę Państwa, powoli zmierzając do końca, bardzo często musimy odpowiedzieć na pytanie, co bardziej się opłaca, autobus elektryczny czy pojazd z silnikiem diesla. Ekonomicznych odpowiedź najczęściej zaczyna się od sformułowania "to zależy", bo sam koszt zakupu pojazdu elektrycznego jest znacznie wyższy od klasycznego autobusu z silnikiem diesla. I tutaj bym chciał Państwu pokazać takie szacowane koszty zakupu autobusów w Polsce. Co prawda w języku angielskim, bo było to na potrzeby artykułu, który opublikowaliśmy w ubiegłym roku. Niemniej jednak trzeba założyć, że dla potrzeb porównawczych wszystkie autobusy mają tą samą długość. Są to autobusy standardowe, 12-metrowe, różnych marek, żebyśmy mieli większy przekrój producentów, ale dostarczanych na rynek polski. I zaczynając od lewej strony wykresu mamy autobus firmy Solaris dostarczony w roku 2018, koszt około 900 tysięcy złotych za pojazd. Troszeczkę droższy był autobus zasilany sprężonym gazem ziemnym firmy Scania, który nie przekraczał miliona złotych. Następnie już znacznie droższy był pojazd hybrydowy produkcji Volvo. I następnie tutaj mieliśmy dostarczone do Gdyni trolejbusy typu Solaris Trollino, ale już wyposażone w baterię elektryczną i były to pojazdy, które zbliżały się do kwoty około 1 800 000 900 000 złotych za sztukę. I bardzo atrakcyjna cena, którą już nieistniejąca firma Ursus zaoferowała Zielonej Górze za autobus elektryczny, około 1 600 000 700 000 złotych za sztukę. Praktycznie dzisiaj bardzo trudna, niemożliwa wręcz do uzyskania cena. Pamiętać trzeba jeszcze o tym, że wówczas, gdy tworzyłem ten wykres, kurs wynosił około 4 zł za 1 euro. No i dzisiaj można powiedzieć, że koszt autobusu elektrycznego w stosunku do autobusu z silnikiem diesla jest dwukrotnie wyższy. Czy to oznacza, że nie warto kupować autobusów elektrycznych? Otóż, Szanowni Państwo, myślę, że nie ma łatwej odpowiedzi. Dlatego w ocenie zasadności zakupu autobusów z różnym napędem stosujemy tak zwany TCO, a więc Total Cost of Ownership, a więc całkowity koszt posiadania, który odzwierciedla rzeczywisty koszt nie tylko zakupu pojazdu, ale również jego posiadania. W takim przypadku, gdy weźmiemy pod uwagę czas eksploatacji pojazdu, na przykład 12 lat dla pojazdu z silnikiem diesla, 15 lat dla autobusu elektrycznego i wszystkie koszty, które przez ten czas poniesiemy, paliwo, energia, utrzymanie, ewentualna modernizacja, to okaże się, że sam koszt zakupu może nie być decydujący, bo będzie stanowił zaledwie 1/3 wszystkich kosztów w całym cyklu życia tego autobusu. I wówczas warto rozważyć zakup droższego pojazdu, który przez następnych 10-15 lat przynosić będzie korzyści w postaci niższego zużycia energii, wyższej niezawodności technicznej, nie wspominając w przypadku pojazdów elektrycznych o korzyściach środowiskowych, które jednak zależą od przyjętej metodologii liczenia. Należy jednak poczynić pewne zastrzeżenie dotyczące omówionych uprzednio baterii. Skoro wystarcza ona nam na 5 do 7 lat, a autobus, jego cykl życia obliczamy na 15 lat, baterię wymienimy przynajmniej raz i ten koszt też należy uwzględnić. Szanowni Państwo, podsumowanie naszego krótkiego wykładu. Elektromobilność to duża szansa, ale i wyzwanie.
realnie przyczyniała się do obniżenia emisji pochodzących z sektora transportu, niezbędna jest również radykalna przebudowa systemu wytwarzania energii elektrycznej. Pojazd napędzany energią elektryczną jest bardzo elastyczny, wszak energia może pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze spalania paliw kopalnych, rozszczepienia jąder atomów czy odnawialnych źródeł energii. Sama elektryfikacja środków transportu, autobusów, taksówek, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, rowerów, hulajnóg nie wystarczy, jeśli nie będzie towarzyszyła jej zmiana w sposobie wytwarzania energii elektrycznej. Polski miks energetyczny jest z tej perspektywy bardzo niekorzystny. W nawiązaniu do opublikowanej i zacytowanej wcześniej przede mnie polityki energetycznej Polski do 2040 roku, jeszcze w 2030 roku nawet do 56% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej pochodzić będzie z węgla. A więc nawet pełna elektryfikacja publicznego transportu zbiorowego przy obecnym miksie energetycznym, opartym przede wszystkim o węgiel kamienny brunatny w Polsce, nie zapewni długoterminowo realnych efektów ekologicznych. Co więcej, polityka Unii Europejskiej nakierowana na radykalne obniżanie emisji powodować będzie obciążanie tzw. brudnej energii kolejnymi opłatami, a to skutkować będzie wzrostem poziomu kosztów energii elektrycznej i może spowolnić rozwój technologii bezemisyjnych w Polsce. Rozwiązaniem relatywnie tanim i możliwym do szybkiego wdrożenia jest wsparcie lokalnych operatorów transportu publicznego w zakresie budowy systemów produkcji, magazynowania odnawialnych źródeł energii. Analizy przeprowadzone dla jednego z systemów transportu trolejbusowego w Polsce wskazują, że dzięki instalacji farmy fotowoltaicznej na dachu zajezdni, wspartej magazynem energii elektrycznej, powstałym z wykorzystaniem zużytych baterii litowo-jonowych, możliwe będzie zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o 5-7% w skali roku. To jest właśnie metoda małych kroków. Poważnym wyzwaniem dla autobusów elektrycznych jest zużycie energii elektrycznej na cele nietrakcyjne, np. ogrzewanie w miesiącach zimowych lub klimatyzację w okresie letnim. Może w pewnych przypadkach być ono wyższe niż zużycie wynikające z samej jazdy, co znacząco obniża zasięg autobusu, który zależy od pojemności baterii. Dylematem więc, który należy rozwiązać, jest więc, jaką przyjąć pojemność baterii. Jeśli wystarczająco dużo, by autobus mógł bez zakłóceń dodatkowego ładowania w ciągu dnia pokonywać minimum 250 km dziennie, to skutkiem będzie wyższy koszt zakupu autobusu i jego większa masa. Jeśli chcemy baterię o mniejszej pojemności, to należy zbudować ładowarki o dużej mocy na wybranych pętlach autobusowych i musi być ich całkiem dużo, pamiętając, że nie może zabraknąć miejsca dla pojazdów potrzebujących ładowania, które może trwać nawet 30 minut. To oznacza, że powinniśmy czekać z rozwojem elektromobilności? Niekoniecznie. Uważam, że najważniejsze dla nas dzisiaj jest to, by zakupom pojazdów elektrycznych towarzyszyły inwestycje w wytwarzanie energii odnawialnej, jej magazynowanie, a przede wszystkim oszczędzanie. Ten ostatni element to chyba najbardziej niedoceniany element transformacji energetycznej, która już wychodząc poza sferę transportu, jest w pewnym stopniu zależna od nas samych. Oszczędzanie energii elektrycznej w naszych gospodarstwach domowych możemy zacząć już teraz. Istotne jest również, by pamiętać o zwiększeniu zapotrzebowania na energię elektryczną. I pojawia się pytanie, czy sieci w naszych miastach są w stanie sprostać takiemu wyzwaniu. Przykładowo pełna elektryfikacja transportu autobusowego w Londynie, na który składa się około 9,5 tysiąca pojazdów, oznacza wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną równą rocznemu zużyciu przez londyńskie metro, a więc około 1 terawattogodzinę. I na koniec jedno zdanie o geopolityce. Energia elektryczna może być wytwarzana z każdego rodzaju paliwa, co pozwala choćby częściowo uniezależnić transport od ropy naftowej. Pamiętajmy, że 2/3 zużycia ropy naftowej w Unii Europejskiej przypada na sektor transportu. W imporcie surowej ropy naftowej do krajów Unii Europejskiej 1/4 udziału ma Federacja Rosyjska, a inne kraje o niestabilnej sytuacji politycznej lub deficytach w demokracji i poszanowaniu praw człowieka też mają spory udział, na przykład Irak, Nigeria, Kazachstan. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wykładu i polecam się na przyszłość. Do widzenia.